ostatni raz w takiej nędznej auli. W przyszłym roku już będzie tutaj bardzo pięknie. Natomiast jeszcze w tym roku tak skromnie. Chciałam poinformować wszystkich, że policja przyszła do was, a nie po was. Także witam jeszcze raz, to był żart, wszystkich na otwarciu powiatowego turnieju wiedzy o ruchu drogowym. Ogromnie się cieszę, że sojusznikami policji i szkoły są również instytucje, którym zależy na bezpieczeństwie bardzo szeroko pojętym. Jednym z takich kluczowych sponsorów i pomocnych w organizacji jest właśnie Bank Zachodni WBK. Gościmy panie przedstawicielki dzisiaj również z nami i będą z wami przez cały czas. Kolejni sponsorzy i współorganizatorzy, oprócz oczywiście policji i szkoły, to jest prezydent miasta Bolesławiec, wójt miasta Bolesławiec, Kerfu i Skok Stefczyka i Tesco. I to są dwie nowe instytucje, które panowie pozyskali do współpracy z nami przy organizacji powiatowego turnieju wiedzy o ruchu drogowym i tym samym nagrody są lepsze dla was. Proszę o zabranie głosu współorganizatora, właściwie kluczowego organizatora turnieju, pana. Proszę państwa, jak co roku spotykamy się, jeżeli chodzi o drony pedagogiczne, to chyba w podobnym składzie. Od wielu lat twarze chyba te same. Natomiast coraz więcej dzieci, młodzieży do tego konkursu przystępuje. Dla nas to jest bardzo cenne z tego powodu, że edukujecie się już na przyszłość. Wasza wiedza, którą zdobędziecie teraz, zdobyliście i dzisiaj będziecie nam ją prezentować, dla nas jest gwarantem, że po wejściu w dorosłe życie, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, nie będą wam obce. Już teraz będziecie zwracać uwagę, w jaki sposób bezpiecznie tym rowerem, w przyszłości motorowerem, później samochodem się poruszać. Od razu wam powiem, nie ma zwycięzców. Wszyscy jesteście zwycięzcami, przystępując już dzisiaj do tego turnieju. Każdej rywalizacji sportowej towarzyszy stres, to jest rzecz zrozumiała. Ale proszę was, nie denerwujcie się, bo no wiadomo, są wygrani, są przegrani, ale tak jak powiedziałem na początku, wszyscy dla nas, dla policjantów, myślę, że dla organizatorów jesteście już zwycięzcami. Zresztą my bardzo poważnie podchodzimy do tego turnieju. Zobaczcie zresztą, jaka duża grupa policjantów ruchu drogowego i policjantki. Policjantki dwie też są dzisiaj z nami, żeby ten turniej sędziować, żeby wszystko było się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem. Przykładamy do tego wielką wagę. Również dzięki sponsorom mamy, wydaje nam się, cenne nagrody, także że jest też o co powalczyć, a wiem, że nasze drużyny później w eliminacjach okręgowych już bardzo dobrze sobie też radzą, czyli przygotowanie merytoryczne ze strony nauczycieli, włożona praca i uczniów jest bardzo dużo. Nie chcę przedłużać, bo jest was dużo, więc to trochę potrwa, dlatego uważam, że ta edycja turnieju, tą edycję turnieju uważam za otwartą, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o sprawy techniczne, to kwestia poruszania się po szkole, bo jest też poczęstunek, jest katernik, przedstawi pracownik szkoły, pani Ula, tak? Pani Ula i pan Tadeusz Zarzycki, pani Urszula Iczyna i pan Tadeusz Zarzycki, to są nauczyciele, którzy organizują od lat turniej w naszej szkole i to do nich zwracajcie się właściwie w każdej sprawie, ponieważ są wszystko wiedzący, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. I jeszcze jedna sprawa z naszej strony, czyli takie merytoryczne już zadanie dzisiaj wykonuje pan sierżant Stapowalan Woleński, pan młodszy aspirant Tomasz Kazimierczuk, którzy będą prowadzić część teoretyczną, przedstawię wam zasady uczestnictwa w turnieju. Natomiast już w części praktycznej sędziowie będą policjanci, policjantki bezpośrednio na miasteczku ruchu drogowego i na torze przeszkód. Także za chwilę oddam głos kolegom
policjantom. Oni was rozlokują razem z nauczycielami, przekażą, kto pierwszy zdaje, kto pierwszy pisze, kto pierwszy testy, jakie są zasady. To tyle na wszystko. Trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Bóg nas kocha, pogoda nam sprzyja, więc... Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Just give me a sign. Podobno jest bardzo trudne. Damy radę.